Dominik, Sercańskie Dni Młodych, 20. Który raz tutaj jesteś? Na SDM jestem 7 raz z rzędu. To ty tak jesteś taki dinozaur. Mówią, że weteran. Weteran, no dinozaurem był ksiądz Kazek. Powiedz nam, jesteś tutaj dla kogo i dlaczego? Bo pewnie nie tylko dla dobrze spędzonego czasu. Nie, wszystko zaczęło się od tego, że dostałem propozycję takiego przyjazdu 7 lat temu właśnie, kiedy jeszcze nie za bardzo wiedziałem, kto to w ogóle są księża Sercanie. Pod namiot miał być jakiś wyjazd. Miało być fajnie, więc przyjechaliśmy. Ale gdy przyjechaliśmy, zobaczyliśmy ludzi z krzyżami na koszulkach, odechciało nam się tutaj być. I mieliśmy wracać z grupą z Bełchatowa, bo jestem z Bełchatowa. Mieliśmy wracać do domu, ale po spędzeniu pierwszego popołudnia stwierdziliśmy, że jednak zostajemy. I jestem tutaj tak naprawdę teraz dla Jezusa, dla siebie samego też i przede wszystkim też dla innych ludzi. Przyjeżdżajcie na SDM do Piszczy. Na Sercańskich Dniach Młodych gościmy wspólnotę Świętego Idziego. Co za wspólnota, dlaczego tu jest, czym się zajmujecie i co robicie, opowiedzcie sami. Spotykamy się po to, żeby się razem modlić, żeby razem czytać Ewangelię, rozważać Słowo Boże. I to popycha nas do tego, żeby szukać wokół siebie sposobów na to, by żyć jakoś konkretnie tą Ewangelią. My szukamy przyjaźni z osobami ubogimi. I tymi ubogimi są w Warszawie przede wszystkim dla nas, też oczywiście nie tylko bezdomni. Więc raz w tygodniu spotykamy się, robimy razem kanapki, modlimy się wspólnie i potem idziemy do bezdomnych. Kanapki, o których mówiłam, to jest tak naprawdę taki początek do tego, żeby zacząć z nimi rozmawiać. Jest trochę pretekstem, chociaż też jest jakąś tam konkretną, małą bardzo pomocą, bo jest wiele takich osób, które są po prostu głodne. I czasem to nie są tylko i wyłącznie bezdomni, ale to są starsze osoby na przykład, które mają bardzo niską emeryturę czy rentę i po prostu nie wystarcza im do pierwszego i przychodzą też na tą konkretną kanapkę, ale przychodzą tak naprawdę przede wszystkim po to, żeby się z nami spotkać, żeby z nami porozmawiać, dlatego że zwykle, jeżeli gdzieś są na ulicy, czasem brzydko wyglądają, czasem brzydko pachną, to zwykle ludzie odwracają głowę w drugą stronę i my tak samo robiliśmy wcześniej. Albo nie wiedząc, jak im pomóc, albo no, chcąc uciec od jakiejś odpowiedzialności za nim, łatwiej jest być obojętnym. Więc dla nich tak naprawdę to, że ktoś przyjdzie i chce z nimi porozmawiać, chce ich posłuchać. I potraktuje ich jak człowieka. Dokładnie, że wie, jak mają na imię, zna historię ich życia, co takiego się stało, bo to za tym zawsze stoi jakiś dramat rodziny, utraty pracy, najróżniejsze dramaty, choroby. Że ktoś chce o tym posłuchać i po prostu porozmawiać z nimi jak człowiek z człowiekiem. A powiedzcie, nie zetknęliście się z tym, że bardzo często bezdomność jest wyborem tych ludzi, że tak ich przyzwyczajamy, że oni wiedzą, że gdzieś dostaną jeść, dostaną ubranie, że ktoś się nimi zaopiekuje, że w momencie, jak na przykład dostają ofertę pracy, absolutnie nie chcą tej pracy podjąć. W tych naszych spotkaniach z bezdomnymi spotykamy się często właśnie z odmienną sytuacją, czyli z taką, że wiele z tych osób chciałoby podjąć pracę, chciałoby wyjść z tej sytuacji, natomiast są często oszukiwani przez pracodawców i przez osoby, które obiecują im, że zapłacą, a nie płacą. Chodzi o to, żeby zwrócić im to człowieczeństwo, zwrócić im coś, co generalnie zostało im odebrane traktowanie jak ludzi i tak jak my traktujemy innych ludzi. Mi się wydaje, że mało kto by chciał być bezdomnym, że to nie jest tak, że to jest wybór. Ktoś sobie postanawia, nie będę pracował, będę bezdomnym, bo to, że nie mamy żadnego swojego miejsca, że z każdego nas wyrzucają, że traktują nas jak śmieci, że nie mamy nic stałego w życiu, ciężko wyobrazić sobie, że ktokolwiek jest w stanie to wybrać. To nie jest łatwy styl życia. I też mi się wydaje, że bardzo często on jest powodowany tym, że właśnie tragediami w rodzinie, nawarstwianiem się problemów i to jest tak, że oni tam lądują i jakoś sobie próbują poradzić w nowej sytuacji
ale są poza systemem i tak naprawdę, jeżeli ktoś jest bezdomny przez rok, dwa lata, 10 lat, to potem powrót do systemu, w którym okazuje się, że wszystko jest problemem, że jak chcę zacząć pracę, muszę mieć zameldowanie. To muszę mieć gdzie się wykąpać, to muszę porządnie zjeść, bo jak pracuję na budowie, to muszę mieć siłę, żeby tam pracować. Muszę mieć miejsce, żeby się wyspać. Każdy człowiek, który przyzwyczai się do swoich zajęć, swoich nawyków, stylu życia, po 10 czy tam kilkunastu latach, no nie chce zmienić tego i jest mu ciężko. I jakby specjalnie się temu, czy w pierwszym momencie każdy się temu dziwi, jakby chciałby to zmienić. Z drugiej strony przychodzi czasem taka myśl, że kurczę, może mamy temu tej osobie towarzyszyć może w tym miejscu na ziemi, może i będzie do końca życia tą osobą bezdomną. No, z taką osobą też można nawiązać relacje i można po prostu być przyjacielem bezdomnego, który może będzie bezdomnym cały czas i w ten sposób mu towarzyszyć. Przyjechaliście też z jakimś zamiarem. Tu osób bezdomnych nie ma. Są Sercańskie Dni Młodych, więc jesteście tu. Dlaczego? Przyjechaliśmy też dlatego, że po prostu ksiądz Jarek nas zaprosił tutaj. Wykazał się wielką odwagą, bo gdzieś tam usłyszał o nas, spotkał naszych przyjaciół w Rzymie, kiedy tam był na TZE i zobaczył, że my też jesteśmy w Polsce, a ponieważ Sercańskie Dni Młodych są w tym roku skupione wokół tematu pokoju, więc pomyślał, że my też coś mamy do powiedzenia na temat pokoju, wprowadzania pokoju, dlatego że część z nas w taki bardzo realny sposób pracuje na rzecz pokoju w różnych krajach, w których toczą się wojny. Co zawsze się właśnie zaczyna od przyjaźni z ubogimi, od przejęcia się tym, że kiedy jest wojna, to jest coraz większe ubóstwo, jest coraz większa bieda i coraz więcej problemów, więc z takiego realnego przejęcia się i troski o życie tych ludzi bierze się też praca na rzecz pojednania, na rzecz pokoju. Trochę staraliśmy się o tym powiedzieć, ale też o takim właśnie pokoju, z którym my mamy do czynienia na co dzień, bo to, że chodzimy do bezdomnych, to, że też odwiedzamy starsze osoby, które są w domu spokojnej starości, to też wprowadza masę pokoju w nasze życie, ale pomaga nam troszkę pokoju również w to ich życie wprowadzić. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję. Zgasz, zgasz, na